Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Otwieram 60. sesję Rady Miasta, przewidzianą do odbycia 25 października. Jest to dzień dzisiejszy, godzina 9. Zaczynamy nasze obrady. Witam Wysoką Radę, witam przybyłego pana Jacka Kostkę, pana burmistrza, witam pana sekretarza, pana Andrzeja Worobca, witam panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk i witam pana inspektora Edwarda Dremucha. Witam mieszkańców, którzy nas oglądają, witam media Barcat, który transmituje tą dzisiejszą sesję. Informuję, że protokolantem dzisiejszej sesji jest pani Sylwia Staszewska. W prowadzeniu sesji pomagać mi będą pani wiceprzewodnicząca, pani Anna Piszczek i pani Grażyna Sawicz. Wysoka Rada, informuję, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 11 regulaminu Rady Miasta. Informuję ponadto, że wszystkim Państwu zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji oraz porządek sesji wraz z projektami uchwał. Pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 regulaminu Rady Miasta sesje Rady są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w internecie. Ponadto informuję, że na podstawie artykułu 14 o samorządzie gminnym głosowania nad uchwałami są jawne i odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. W przypadku, gdyby były problemy techniczne, takie głosowanie odbywa się imiennie. I tu od razu pytanie, czy wszyscy mają Państwo tablety? Wszyscy, więc głosujemy przy pomocy urządzeń. Stwierdzam w tej chwili kworum. Informuję, że na podstawie listy obecności na dzisiejszej sesji obecnych jest 11 radnych. Dzwonili do mnie i usprawiedliwili swoją nieobecność pan Kamil Bachanowicz, pan Gajdamowicz Rafał, pan Narkiewicz Rafał oraz pani Anna Piszczek. Te osoby są... Przepraszam, Anna Januszczak. Zawsze tutaj panią Piszczek, tak, tak, lubię dlatego właśnie. Nie ma Anny Januszczak, przepraszam bardzo. Obecnych jest 11 radnych, co oznacza, że posiadamy kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. W tej chwili Wysoka Rado przedstawię porządek obrad. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Porządek obrad na dzisiejszą sesję przedstawia się następująco. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności już się odbyło. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z 59. sesji Rady Miasta. Informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta jest przewidziana w punkcie 4. Punkt 5. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego. I tutaj poprosimy panią przewodniczącą Komisji Oświaty o przedstawienie tego tematu. Mamy do zaopiniowania pismo Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach w sprawie zakupu odblaskowych zawieszek lub opasek. I mamy do procedowania na dzień dzisiejszy 3 uchwały. Pierwsza uchwała będzie dotyczyła zmian w budżecie miasta na rok 2023. Kolejna uchwała pod dyskusję i do procedowania dotyczy emisji obligacji, dotyczy obligacji miasta Górowo i Ławeckie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Kolejna uchwała dotyczy udzielenia dotacji dla powiatu bartoszyckiego z siedzibą w Bartoszycach, pomocy finansowej w formie dotacji. Przewidziane są sprawy różne i zamknięcie obrad. Tak przedstawia się Wysoka Rado na dzisiejszą sesję porządek obrad. Przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad przedstawionego przeze mnie, zechce zagłosować. Tak, mamy już wyniki. Głosowało 11 radnych. Porządek dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do punktu 3. Jest to przyjęcie protokołu z 59. sesji Rady Miasta. Informuję, że wszystkim Państwu protokół został przesłany na nasze skrzynki indywidualne pocztowe. Ponadto porządek Rady jest i do wglądu w biurze Rady. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do 59. protokołu Rady Miasta? Nie widzę. Przechodzimy zatem do przegłosowania.
Moje pytanie brzmi, kto jest za przyjęciem protokołu z 59. sesji? Proszę zagłosować. Jestem za. No mnie też jakiś tu problem, zaraz, wszyscy zaraz. Wszyscy chyba mamy problem. Ja nie mogę wejść. Tak? Jestem za. Dobrze. Mamy mały problem techniczny u koleżanki. Koleżanka jest za. Informuję, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przepraszam, protokół został przyjęty jednogłośnie. Punkt czwarty, jest to informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta i bardzo proszę pana burmistrza Jacka Kostkę o przedstawienie informacji z prac burmistrza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Sprawozdanie dotyczy okresu od 30 sierpnia do 24 października. W tym czasie Wysoka Rada podjęła Wysoka Rada podjęła 373 uchwały, z czego zrealizowanych zostało 252, a w trakcie realizacji znajduje się 121 uchwał. I tak 4 września rozpoczęliśmy rok szkolny. Placówki nasze do roku szkolnego, wydaje mi się, przygotowane są dobrze. Ja przypomnę, że mamy wyremontowaną praktycznie w całości, jeśli chodzi o tą część edukacyjną, szkołę podstawową przy ulicy Szkolnej. Przygotowujemy się powoli do remontu dawnego budynku gimnazjum i przedszkola, ale o tym będziemy rozmawiali jeszcze w przyszłości. 8 września miało miejsce otwarcie ośrodka kultury i tu od razu informuję, że oczekujemy na ostateczne opracowanie przez rzeczoznawcę przyczyn zdarzenia, które miało miejsce na sali widowiskowej. Wiem, że w kontakcie on jest z panem Edwardem. Panie Edwardzie, termin zgodny z umową mamy koniec listopada, ale myślę, że będzie szybciej. Myślę, że będzie szybciej, bo te prace naprawdę postępują bardzo sprawnie. 16 września mieliśmy 20-lecie Stowarzyszenia Historyczno-Kolekcjonerskiego Drejze, czyli nasze Muzeum Miejskie. W skrócie mówiąc, 21 września podpisałem umowę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dotyczy to zakupu wozu strażackiego, który 28 września został uroczyście wprowadzony do podziału bojowego naszej OSP. W tej chwili nasza Straż Pożarna posiada 2 wozy bojowe, które mogą wyjeżdżać, jeżeli będzie to potrzebne. Tu pan sekretarz podpowiada 3, ale ja tego stara już nie liczę, to zabytek. To jest zabytek. Mamy 2 nowoczesne wozy w pełni wyposażone w tej chwili już. 13 października uroczyście uczciliśmy naszych nauczycieli, Dzień Edukacji Narodowej. Przy okazji otworzyliśmy miasteczko rowerowe przy szkole podstawowej przy ulicy Szkolnej. To było połączone jednocześnie z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły. Myślę, że cała szkoła wygląda w tej chwili już godnie na miarę XXI wieku, nie tylko jeśli chodzi o nowoczesne wyposażenie, ale także wygląd zewnętrzny. 3 października natomiast miałem przyjemność uczestniczyć w rozpoczęciu roku akademickiego naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który zapewnia możliwość spędzania ciekawie wolnego czasu przez naszych emerytów. A tak naprawdę cały ten okres to nieustanne inwestycje, przede wszystkim drogowe. I tak w tym czasie udało nam się zakończyć, a właściwie Starostwu Powiatowemu ze współpracy z nami remont ulicy Sikorskiego. To jest jakby ta część inwestycji jest zakończona. My z kolei wyremontowaliśmy fragment ulicy Podleśnej do osiedla Bema, tak żeby ta przestrzeń była sensownie zagospodarowana. Wydaje mi się, że udało nam się usunąć wszystkie uwagi, które były odnośnie odbioru ulicy Armii Krajowej. Tak myślę. Pewne rzeczy jeszcze poprawimy, bo jak wiecie, powiem o tym później, dostaliśmy dofinansowanie na remont nowej i polnej i nie wiem, czy w ramach tej inwestycji też nie będziemy myśleli, żeby coś tam z odwodnieniem zrobić, ale zobaczymy, to jakby to przyszłość. Również jesteśmy na etapie końcowym projektowania ulicy Inwalidów i Nadbrzeżnej. Ja przypomnę, że to te ulice są główną częścią tej inwestycji, ale będą remontowane wszystkie uliczki boczne, także te, które idą koło
koło stacji paliw, te, które są między gimnazjum dawnym a garażami, przy kwiaciarni pana Rabczuka. Te wszystkie uliczki w ramach tej inwestycji też będą wyremontowane. Czyli cała ta część miasta będzie właściwie pokryta nową nawierzchnią. Zakładamy, że prace rozpoczną się, jeżeli pogoda pozwoli, jeszcze w tym roku. Bo tam są instalacje podziemne do wymiany, także tej pracy jest trochę. Zakończył pracę także w tym okresie archeolog, który badał nawierzchnie historyczne na terenie Starego Miasta, czyli Okrężna i te uliczki od około Ripackiego i tak dalej. Tam są wykopy do dzisiaj widoczne, tak? One pozostały pozabezpieczane. Tych wykopów było, panie Edwardzie, pamięta pan ile? 26. 26 wykopów. Wielkich zabytków nie znaleziono. Także tak informacyjnie podam. Potrwa chwilę opracowanie, bo to jest pełna dokumentacja archeologiczna, taka potrzebna na potrzeby tej inwestycji i na jej podstawie będziemy zwracali się do konserwatora zabytków, żeby określił, jakie nawierzchnie możemy użyć przy remoncie tych ulic. I tu też przy dobrych wiatrach zacznie się praca, być może zimą albo ewentualnie wiosną przyszłego roku, jak tylko pogoda na to pozwoli. Natomiast powoli przystępujemy do opracowywania koncepcji, bo musimy myśleć powoli o przetargach, bo dostaliśmy dofinansowanie na kolejne inwestycje. I to jest tak, chodnik, pieszo-rowerowa ścieżka, powiedzmy ulica Olsztyńska, ulica Lidzbarska, ulica Chopina, ulica Polna Nowa i ulica Zwycięstwa, tam od strony drogi Królewieckiej. Fragment drogi, parkingi, tu pracujemy nad koncepcją, będziemy rozmawiali z mieszkańcami bloków 1A, B, C odnośnie tego, jak oni by to chcieli widzieć. I tu będziemy przystępowali do projektowania. Jak widzicie, tych inwestycji, które są trwają, które są rozpoczęte, które jest sporo, a sporo jeszcze przed nami, także tu tej pracy naprawdę będzie bardzo, bardzo dużo. No i wreszcie prawdopodobnie, panie skarbnik, w projekcie budżetu znajdziemy już dokumentację, jeśli chodzi o termomodernizację przedszkola, nie? To też się już musimy przygotowywać, bo konkursy w Urzędzie Marszałkowskim będą w przyszłym roku i mimo nawału inwestycji, to musimy zacząć już pracować nad wzięciem pieniędzy z nowego programu Nie ma dobrego życia bez czystego powietrza, miast CITASLOW, i tam przypominam, że mamy wpisane dwa projekty, remont szkoły podstawowej przy ulicy Sikorskiego i przedszkole miejskie. No i to z takich porządkowych spraw. Wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył dotację na kartę dużej rodziny o kwotę 27 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników na kwotę 15 007 zł i 95 groszy, na stypendia socjalne na kwotę 36 000 zł, na świadczenia rodzinne i inne na kwotę 35 017 zł, na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 11 195 zł i na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego o kwotę 10 313 zł. Natomiast zmniejszona została dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania stanowisk wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na kwotę 3,5 tysiąca złotych. I na koniec, jak państwo wiedzą, frekwencja w naszym mieście wyborcza dopisała. Wraz ze strażakami zrobiliśmy akcję profrekwencyjną ze względu na to, że obiecana była całkiem spore dofinansowanie na rozbudowę remizy. I tak jak wszystkie samorządy w Polsce, które osiągnęły ten sukces frekwencyjny, tak? Bo z naszych danych wynika, że miasto Bartoszyce ma powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Nie mamy tego jeszcze potwierdzonego, więc tutaj zawsze należy zakładać, a jak im spadło do 19 900, to wezmą Bartoszyce, ale według danych GUS-u dalej Bartoszyce mają 21, tak, z kawałeczkiem. Natomiast zgodnie z zapowiedzią rządzących jeszcze to dane będą brane na podstawie tego, czym dysponuje Państwowa Komisja Wyborcza, liczby mieszkańców, więc te dane mogą być zbieżne, mogą być nie być zbieżne. Ja mówię o tym dlatego, że ludzie się zastanawiają, jak jest. Więc na razie nie mamy potwierdzonego tego, więc nie trąbimy o sukcesie. Natomiast najprawdopodobniej, jeżeli to się wszystko utrzyma, a słowo zostanie dotrzymane, to do miliona złotych na rozbudowę remizy powinniśmy otrzymać. Teoretycznie również
samorządy o najwyższej frekwencji w powiecie do 20 tysięcy zostały zapewnione o dodatkowym 1 000 000 zł na budżet obywatelski, o 250 tysiącach na orkiestry dęte, koła gospodyń ludowych i zespoły folklorystyczne, trzeba będzie sobie stworzyć, i 250 tysięcy na kluby sportowe. Czyli krótko mówiąc, jest szansa, że przy zbiegu okoliczności korzystnych dla nas te 2,5 miliona nasz samorząd otrzyma, ale no trzeba czekać, tak? Żadnych oficjalnych potwierdzeń ze strony rządowej na dzień dzisiejszy nie ma. Także tyle, ja dziękuję bardzo. Dziękuję dla pana burmistrza. Czy ktoś z rady miałby pytania odnośnie informacji przedstawionej przez pana burmistrza? Nie widzę. Dziękuję za przybliżenie tego tematu i przypomnienie o inwestycjach. Naprawdę dużo się dzieje w tym mieście. Tutaj ta ostatnia wypowiedź, o której pan mówił jeszcze burmistrz, możliwość jeszcze remontu remizy też tutaj jest bardzo ciekawa i myślę, że nasi strażacy i my wszyscy byśmy byli z tego bardzo zadowoleni. Dziękuję dla pana burmistrza za przedstawienie informacji. Przechodzimy do punktu 5. Punkt 5 jest to informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2023-2024. I tu poproszę panią przewodniczącą, panią Alinę Wierzbowską, przewodniczącą Komisji Oświaty, o przybliżenie tego tematu. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowna rado, w dniu 31 sierpnia Komisja Oświaty przeprowadziła kontrolę w zakresie przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2023-2024 pod względem bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki uczniów i dzieci. W mieście funkcjonują dwie placówki oświatowe. Szkoła podstawowa, która dysponuje dwoma budynkami przy ulicy Szkolnej i przy ulicy Sikorskiego oraz przedszkole znajdujące się przy ulicy również Sikorskiego. Podczas kontroli dyrektorzy przedstawili zakres prac remontowych, które zostały wykonane w budynkach, jednakże zwrócili uwagę na liczne potrzeby, a mianowicie jeżeli chodzi o szkołę podstawową przy ulicy Szkolnej, jeden budynek został wyremontowany kompleksowo, ale jest problem, jeżeli chodzi o halę sportową i salę gimnastyczną. Tam no, jak najszybciej należałoby wykonać remont dachu, parkiet, oświetlenie w sumie też w sali gimnastycznej, jak również odnowienie i docieplenie ścian. Jest wiele, wiele rzeczy do wyremontowania. Jeżeli chodzi o budynek przy ulicy Sikorskiego, jest wiele potrzeb i tutaj należałoby jak najszybciej placówkę poddać gruntownej modernizacji. Dotyczy to również przedszkola, które pomimo starań i pani dyrektor i pracowników przedszkola wykonano szereg remontów w budynku, ale jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia w budynku i na zewnątrz. Podsumowując, na dzień 31 sierpnia placówki były należycie przygotowane do rozpoczęcia nowego roku pod względem ładu, porządku oraz bezpieczeństwa dzieci. Jednak po przeprowadzeniu przeglądów wymieniane wyżej placówki należy jak w najszybszym czasie poddać gruntowej modernizacji oraz dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych. Bo niestety tego, znaczy szkoła przy ulicy Szkolnej jak najbardziej, ale tutaj budynek przy ulicy Sikorskiego i przedszkole takiego zabezpieczenia nie ma. I ja na tyle. I tak jak wcześniej przede mną pan burmistrz wspomniał i czekamy z niecierpliwością, że ta termomodernizacja tych dwóch budynków, które spędzają sen z powiek dyrektorom, zostanie jak najszybciej
rozpoczęte. Dziękuję. Zabrakło mi informacji, czy są przygotowane do rozpoczęcia. Tak, tak, napisałam, że na dzień 31 sierpnia placówki były należycie przygotowane do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Dziękuję za to, że to jeszcze raz wybrzmiało. Jest to informacja przedstawiona odnośnie przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego. Dziękujemy za tą informację. Liczymy tutaj, że w przyszłości również doczekamy się remontów gruntownych przedszkola, o którym mówimy cały czas, i budynku przy ulicy Sikorskiego, to jest to stare nasze gimnazjum, stary budynek, na pewno też tam remonty są potrzebne. To jest tylko informacja do przedstawienia. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz, Wysoka Rado, do pisma Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach w sprawie zakupu odblaskowych zawieszek i opasek. Ja sobie pozwolę przedstawić treść pisma. Jest to pismo Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach, podpisane przez pana inspektora Przemysława Fiertka. Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, pisze pan komendant, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach organizują spotkania profilaktyczne zarówno z seniorami, jak i uczniami szkół z obszaru miasta. Stałym elementem spotkań z lokalną społecznością jest wskazanie na ogromną rolę odblasków, które znacząco podnoszą bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym. Szczególnie jesienią i zimą ich rola jest nie do przecenienia. Komenda Powiatowa w Bartoszycach nie dysponuje środkami finansowymi na zakup tych odblasków. Zostały one rozdysponowane w czasie licznych akcji i spotkań. Zwracamy się z prośbą, pisze pan komendant, i jednocześnym zapytaniem, czy istnieje możliwość wsparcia policjantów z Komendy Policji Powiatowej w Bartoszycach i zakupu oraz przekazania odblaskowych zawieszek lub opasek. Pismo to trafiło na nasze komisje rady i tutaj poproszę pana przewodniczącego Rochunia, jest to komisja budżetu, o przybliżeniu tego tematu, jak to komisja zaopiniowała. Dzień dobry, witam wszystkich. 23 października odbyła się komisja budżetu, handlu i usług. Obradowała nad wieloma sprawami, między innymi właśnie pisma Komendy Powiatowej Policji z Bartoszyc, na które zaopiniowała negatywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do wyrażenia opinii poprzez głosowanie. Szanowni Państwo, będziemy głosowali, Wysoka Rado. Moje pytanie jest takie, będzie to opinia. Kto z Państwa jest za negatywnym zaopiniowaniem tego pisma zgodnie z propozycją Komisji z Handlu i Usług? Zechce zagłosować. Głosujemy za negatywnym. Przypomnę. Jeszcze brakuje pana Zbigniewa Szlejera. No mam problem teraz. Opuścił sesję. Nie wiem, źle się poczuł. No musimy zacząć. Weź, poproś tutaj, tak? Musimy zaczekać, Wysoka Rado, bo wyszedł, więc musimy tutaj zapoznać. Ogłaszam minutową przerwę. Dzień dobry jeszcze raz. Wznawiam obrady po minutowej przerwie. Informuję, że w dalszym ciągu posiadamy kworum. Czekamy na głos pana Zbigniewa Szlejera odnośnie opinii Komendy Powiatowej Policji. Tak. Tak. Dziękuję bardzo. Mamy wyniki głosowania. 10 osób było za negatywnym załatwieniem sprawy. Jedna osoba się wstrzymała. Informuję, że większością głosów przeciw, tak oczywiście. Jedna jest przeciw. Informuję, że większością głosów pismo zostało załatwione odmownie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz, Wysoka Rado, do naszych uchwał. I tutaj mamy wszystkie uchwały związane z budżetem naszego miasta. Pani skarbnik się napracowała, żeby przygotować te wszystkie cyferki. Pierwsza uchwała dotyczy dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2023. Poprosimy panią skarbnik
o kilka słów, czego będą dotyczyły zmiany w budżecie miasta. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Proszę Państwa, zmiany w dzisiejszej uchwale przedstawiają się następująco. Po stronie dochodów zwiększamy plan o kwotę 18 148 zł i 30 groszy, a na tą kwotę składają się następujące zmiany. Dział 010 zwiększono o kwotę 7 616 zł i 35 groszy zgodnie z decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego z przeznaczeniem tych środków na zwrot części podatku akcyzowego, to jest kwota 1616 zł i 35 groszy oraz w związku z podpisaną umową w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą sadzenie drzew i krzewów miododajnych jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim w trosce o owady zapylające, to jest kwota 6 tysięcy złotych. Dział 801 zwiększono o kwotę 672 zł i 95 groszy zgodnie z decyzją wojewody z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Dział 852, rozdział 852.03 zmniejszono o kwotę 621 zł zgodnie z decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego. Środki przeznaczone były na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Dział i rozdział 852.19 zwiększono o kwotę 10 313 zł zgodnie z decyzją wojewody z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych. Dział 854 zwiększono o kwotę 167 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach programu rządowego. Zwiększamy również plan wydatków o taką samą kwotę, o 18 148 zł i 30 groszy. I co się składa na tą kwotę? Dział 010 zwiększono o kwotę 7 616 zł i 35 groszy, zgodnie z tym, co wyżej powiedziałam, czyli na zwrot części podatku akcyzowego oraz na zakup drzewek i krzewów miododajnych. Dział 750, 751 i 754 to przesunięcia pomiędzy paragrafami niepowodujące zmian wartości wydatków w tych działach. Zabezpiecza się wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług. Dział 801 to przesunięcie pomiędzy paragrafami niepowodujące zmian wartości wydatków. Zabezpiecza się wydatki związane z zakupem usług związanych z programem Poznaj Polskę, a także zwiększono o kwotę 672 zł i 95 groszy z przeznaczeniem na zakup podręczników. W działach 852-855 to przesunięcia pomiędzy paragrafami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, nie powodujące zwiększenia budżetu tejże jednostki, a także zmiany wprowadzone na podstawie wyżej wymienionych przeze mnie decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego. Dział 854 to zwiększenie kwotą 167 zł dotyczące zakupu materiałów dydaktycznych. W dziale 900 to przesunięcia pomiędzy paragrafami. Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi dotyczącymi realizacji projektu Wielokulturowość to nasz potencjał. Przesunięcia nie wpłynęły na ogólną wartość projektu. Wyżej wymienione zmiany nie zmieniły wysokości deficytu naszego miasta i nadal wynosi on 3 494 223 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Wysokiej Rady ma pytania do pani skarbnik w tym temacie? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do podjęcia uchwały w tej sprawie. Tylko pokrótce przeczytam jeszcze. Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 25 października w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2023 na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Rada Miasta uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 18 148 zł 30 groszy. Zwiększa się wydatki o kwotę 18 148 zł 30 groszy. Budżet miasta po zmianach wynosi dochody 40 872 857 zł. Wydatki 44 367 080 zł. Deficyt, o czym przypomniała pani skarbnik, deficyt miasta wynosi 3 494 223 zł. Będzie pokryty z kredytu w kwocie 2 319 285 zł, pożyczką w kwocie 600 tysięcy oraz wolnymi środkami, które dysponuje tutaj nasz samorząd.
I powierzenie tej uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Moje pytanie, stawiam uchwałę pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta w wersji przedstawionej przez panią skarbnik, zechce zagłosować? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I tu ponownie wracamy do pani skarbnik naszego miasta. I druga uchwała dotyczy emisji obligacji miasta Górowo i Ławeckie oraz określenia zasad ich zbywania i nabywania i wykupu. I tutaj również poprosimy panią skarbnik. Ja tylko przypomnę, że to dotyczy wszystko naszej ulicy Sikorskiego-Krasickiego. Podejmując się remontu, podejmując decyzję, że wchodzimy w tą inwestycję, byliśmy świadomi, że będą potrzebne pieniądze na realizację tego zadania. Teraz przyszedł na to czas i pani skarbnik kilka słów na ten temat powie. Proszę państwa, każda jednostka samorządu terytorialnego posiada prawną możliwość emisji obligacji. Miasto nasze zamierza wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na pokrycie naszego planowanego deficytu. Emisja obligacji nastąpi w 2023 roku. Wysokość wynosi 1 800 zł. Wykup obligacji planujemy w latach 2031-2035. Wielkość emisji oraz terminy wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe miasta oraz obowiązek zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych zawarty w wieloletniej prognozie finansowej naszego miasta osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Ten okres to oczywiście są lata 2023-2035. Wykup obligacji został zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu miasta w okresie prognozy. Pozyskane środki finansowe w formie emisji obligacji są dla miasta korzystne z uwagi na uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycznego negocjowania warunków, między innymi w zakresie ustalania karencji w spłacie, formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania. Niniejsza uchwała, którą teraz procedujemy, jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji w trybie oferty niepublicznej. Dlatego mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest jakby zasadne i leży w interesie naszego miasta. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Wysokiej Rady miałby pytania w tym temacie? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania. Tylko przeczytam tutaj fragmenty tej uchwały. Jest to uchwała Rady Miasta Górowo i Ławeckie z dnia 25 października 2023 roku w sprawie emisji obligacji Miasta Górowo i Ławeckie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o obligacjach, Rada Miasta uchwala, co następuje. Miasto Górowo i Ławeckie wyemituje obligacje na łączną kwotę 1 800 000 zł w liczbie 1800 sztuk o wartości jednej obligacji 1000 zł. Emisja obligacji nastąpi w trybie oferty niepublicznej przez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata. Obligacje będą obligacjami na okaziciela. Obligacje nie będą zabezpieczone. Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poddaję tę uchwałę pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w wersji przedstawionej i przybliżonej przez panią skarbnik, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Wysoka Rado, mamy jeszcze jedną uchwałę do podjęcia. Udzielenia dotacji dla powiatu bartoszyckiego z siedzibą w Bartoszycach przy ulicy Grota Roweckiego, pomocy finansowej w formie dotacji. I tutaj również poproszę panią skarbnik o
przybliżenie tego tematu. Proszę Państwa, ta uchwała dotyczy udzielenia, wyrażenia Państwa zgody na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 1 843 527 zł i 61 groszy z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pod nazwą remont drogi powiatowej ulicy Krasickiego oraz ulicy Sikorskiego. I to jakby w budżecie mamy te środki zabezpieczone, stąd cała procedura, uchwałę należy podjąć. To jest uchwała intencyjna, niezbędna do udzielenia dotacji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Wysokiej Rady ma pytania w tym temacie? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania tej uchwały. Ja tylko odczytam fragmenty tutaj tej uchwały. Jest to uchwała Rady Miasta z dnia 25 października w sprawie udzielenia dla powiatu bartoszyckiego z siedzibą w Bartoszycach przy ulicy Grota Roweckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Na podstawie stosownych przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, Rada Miasta Górowo i Ławeckie uchwala, co następuje. Rada Miasta Górowo i Ławeckie wyraża zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla województwa warmińsko-mazurskiego w wysokości... Rada Miasta wyraża zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Bartoszycach w wysokości 1 843 527 zł i 61 groszy z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pod nazwą remont drogi powiatowej nr 2596N ulica Krasickiego i drogi powiatowej 1320N ulicy Sikorskiego w Górowie i Ławeckim. Warunki i tryb przekazania dotacji oraz zasady rozliczenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miejską Górową i Ławeckie a powiatem bartoszyckim. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Tak brzmi uchwała. Poddaję tę uchwałę pod głosowanie. Bardzo proszę, pan Łukasz Łukianowicz. Ja mam tylko jeszcze takie jedno pytanie. Czy my standardowo się zobowiązaliśmy do przejęcia tej drogi po wyremontowaniu, czy tu jeszcze będzie jakaś dyskusja na ten temat? Znaczy dyskusja pewnie będzie, bo będzie musiała być podjęta uchwała. Ale... Pan Edward się zgłasza. Bardzo proszę, pan inspektor Edward Rymuch. Tak, oczywiście, że będzie wymagana jeszcze uchwała Rady w celu przyjęcia tych dróg. Ale to dopiero po odbiorach końcowych, ale po wykonaniu remontu. Będziemy chcieli je przejąć. Znaczy, no, to państwo zdecydujecie. Zazwyczaj tak było. Zazwyczaj tak było, to prawda. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę, że decydując się na remont tej drogi razem ze starostwem, wiedzieliśmy, że na to będą pieniądze i to będą potrzebne duże pieniądze. Ja tylko przypomnę, że wszystkie drogi, które są robione w naszym mieście, robione są z dofinansowaniem. I te dofinansowania są bardzo wysokie. W przypadku ulicy Inwalidów Wojennych jest to dofinansowanie 98%, więc jest to bardzo wysokie. Inne dofinansowania są również bardzo wysokie w formie 95%. Tu niestety nie udało się zdobyć więcej pieniędzy i dlatego te pieniądze w takiej kwocie muszą być na ten remont drogi przeznaczone. Mówiliśmy o tym od dawna, byliśmy tego świadomi i teraz po prostu... poddajemy tę uchwałę pod głosowanie. Jeszcze raz, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla powiatu bartoszyckiego w formie dotacji celowej, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Czekamy na realizację dalszą tej drogi. Tutaj widać było, panie Edwardzie, tam już rozpoczęte są prace na ulicy Krasickiego. Może kilka słów od razu przy tym temacie, bo jesteśmy w sprawach różnych. I bardzo proszę również, bo tam prace były wstrzymane przez archeologa. Teraz już będzie po tym temacie. Przez konserwatora zabytków. No to znaczy, tak naprawdę od przedwczoraj, jakby się rozpoczęły, czy została podjęta decyzja przez starostwo powiatowe i przez wykonawcę. Wykonawca po prostu zobowiązany był umową ze starostwem powiatowym do wykonania tej inwestycji, czyli obu ulic do końca roku. W związku z tym, no, że nie było decyzji, tak powiedzmy, więc wykonawca zszedł, jak wiecie, na pewien czas,
z budowy. No i tak naprawdę wczoraj już rozpoczęły się roboty rozbiórkowe. Myślę, że od jutra, jeżeli pogoda pozwoli, zaczną się roboty już powiedzmy typu no, układania polbruków, czyli chodników, krawężników i tak dalej. Będą utrudnienia, to znaczy mamy na razie taką organizację tymczasową ruchu ustaloną, że zrobimy ten odcinek ulicy Sikorskiego naprzeciwko pawilonów ulicą dwukierunkową na dzień, mówię, na czas budowy, może tak, więc będzie to prawdopodobnie wjazd na, póki co też mówię, tutaj z ulicy Krasickiego w stronę ratusza i ulicą Sikorskiego można będzie, czyli ten odcinek ulicy Krasickiego można będzie wyłączyć z powiedzmy ruchu, no wiadomo, że nie będzie to dotyczyło, prawda, mieszkańców, którzy będą musieli wyjechać czy wjechać. Dziękuję bardzo. Zgłasza się pan radny Chorak, bardzo proszę. Panie Edwarcie, nie biegam w kompetencje, ale jeżeli ta ulica tutaj przy pawilonach ma być dwukierunkowa, to tak ode mnie propozycja, może owszem wiem, że tych miejsc jest mało, ale jeżeli tam będą stały samochody na poboczu, to ja nie widzę sobie tam ruchu dwukierunkowego. Już odpowiadam. Więc tam będzie zakaz zatrzymywania się i postoju. W tej chwili ona, powiedzmy, jako jednokierunkowa miała możliwość postoju do 15 minut w godzinach, powiedzmy, dziennych, tak to nazwę. Natomiast, bo nie pamiętam w jakich godzinach, natomiast teraz będzie dopuszczony ten ruch i zakaz zatrzymywania się i postoju na całej ulicy. Na tym odcinku, powiedzmy, ulicy. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę, że ulica Sikorskiego jest w dalszym ciągu nieskończona jeszcze. Tam brakuje pasów, tak, pomalowanych. Dzisiaj widzimy, jest piękne światełko tutaj pomarańczowe, sygnalizujące z daleka przejście dla pieszych, więc tutaj to będzie też jako element tej drogi. Jesteśmy w temacie sprawy różne. Bardzo proszę, pan radny Rochuń. Jeszcze do pana Edwarda, bo tam sygnalizowałem o zwiększeniu ilości studzienek burzowych na ulicy Krasickiego. Czy coś zrobiono w tym temacie? Bo jednak tam te nieruchomości są wszystkie blisko jezdni. Pomimo, że starają się mieszkańcy tam od elewacji, ale cały czas są niszczone przez tą pryskającą wodę z jezdni. Dziękuję. To znaczy sam projekt nie zakłada budowy ani przebudowy kanalizacji deszczowej. Bo jak państwo wiecie, już chyba się przekonaliście, że każde zagłębienie, prawda, czy wejście no, na głębokość, powiedzmy, posadowienia studzienek, czy też kanalizacji deszczowej wymaga pozwoleń na budowę, ustaleń, uzgodnień również z konserwatorem zabytków. Dlatego też te studzienki są remontowane. Tam jest, powiedzmy, wystarczająca ilość studzienek, tylko te studzienki są często, gęsto niedrożne. Więc będzie to przebudowa, nazwijmy, istniejącej kanalizacji deszczowej. Też ja sądzę, że jeżeli tam będzie asfalt równy, więc na pewno nie będzie chlapania spod kół, bo tam widzimy, jak te elewacje wyglądają, tynk odpada przez to właśnie, że jest w czasie deszczu, no, elewacje są chlapane spod kół wodą. Miejmy nadzieję teraz, że to będzie to dobrze, spadki będą poprawnie zrobione. Pan radny Szlejer się zgłasza. Ja do pana Edwarda. Panie Edwardzie, w związku z budową tego supermarketu tam na rynku, no powstał tam taki duży problem dla wjazdów tych, co handlują tam płodami rolnymi. Tam w czwartki no, się dzieje strasznie. Czyli jest możliwość tymczasowo zrobienia wjazdu od strony ulicy Słowackiego, bo byłem tam tydzień temu bodajże. No i się ludzie burzą, ci co handlują tam i ciuchami, nie ciuchami. A wiadomo, żeby tam dojechać, to ktoś, kto handluje ziemniakami, musi przejechać przez cały rynek. Czy na czas budowy, a z tego co się zorientowałem, tam około 4 miesięcy ma to potrwać. Czy nie można jakieś prowizorki zrobić, żeby wjeżdżać tam właśnie dla tych ludzi, co handlują płodami rolnymi, kwiatami i tak dalej. Nie? To mam pytanie takie właśnie, czy idzie coś zrobić? No nie bardzo, bo trzeba byłoby przebudowywać zjazdy, czyli powiedzmy chodnik przebudować, prawda? Istniejący w ulicy Wyszyńskiego. Natomiast przyznam się, co ja tak sobie pomyślałem i chyba to zrobimy, że po drugiej stronie mamy część naszego terenu,
od dawnych PZZ-ów, prawda? Od strony PZZ-ów, który no, zamierzamy jakby utwardzić tymczasowo prawdopodobnie frezem asfaltowym z ulicy Krasickiego. Jeżeli to się uda, to po prostu poprawi możliwość parkowania. Natomiast tam również przy budowie tego supermarketu mamy przewidziany wjazd. Nie wiem, kiedy zostanie zrobiony, bo ja po prostu nie znam jakby tutaj procedury budowy przez firmę Dino, więc kiedy będzie co robione, kiedy utwardzane. Natomiast tam mamy ustaloną służebność. Służebność, tylko też nie pamiętam w tej chwili, czy 5 czy 6 metrów. Chyba 6 wydaje mi się, bo ja chciałem 6 metrów. Przy sprzedaży działki ustanowiliśmy służebność polegającą na przejeździe i przechodzie przez działkę, która została sprzedana od strony właśnie targowiska, czyli od tego placu. Tutaj jest po prostu trudność, bo ja tam byłem również. Jest trudność, bo mówię, trzeba byłoby, no przez krawężnik nikt nie przejedzie, prawdaż? Więc trzeba byłoby budować po prostu osobny w tej chwili wjazd. Na dzień dzisiejszy no nie jest zakończona procedura przekazywania tego starodroża, nazwijmy to, czyli drogi dawnej wojewódzkiej. Jest jeszcze, powiedzmy, w toku, nikt nie wie, jak to jeszcze zorganizować. Prawnie jeszcze my nie przejęliśmy tego, chociaż uchwała powiatu jest o przekazaniu nam. Natomiast no, do końca nie jest ta procedura jeszcze wyjaśniona. Dlatego też, jak wiecie, jeżeli zarząd województwa nadal uważa się za właściciela, przykładowo, to wówczas zgoda zarządu województwa na zarządu dróg wojewódzkich na wykonanie zjazdu nowego. No to jest troszeczkę tam, mówię, może na chwilę obecną problem, ale myślę, że to rozwiążemy go w porozumieniu z firmą, która będzie już budowała, bo to przy pracach, przy robotach ziemnych po prostu nie bardzo można było tam wjechać dawnym, starym zjazdem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zgłasza się pan Kamil Komorowski. Bardzo proszę. Ja mam taką ogromną prośbę do pana Edwarda, bo już jak przy moich obserwacjach służby porządkowe miasta, jak zaczynają sprzątanie lub koszenie, to nie wiem, dlaczego zostało przyjęte praktyką, że robi się to od Urzędu Miasta w stronę miasta. A tutaj ta część Armii Krajowej w stronę wyjazdu na Gałajny jest zawsze pomijana. I taka moja prośba, żeby też mieć na uwadze to, bo zawsze muszę dzwonić, prosić, interweniować w tej sprawie, że tutaj też mieszkają ludzie i tam też bym poprosił o porządki, jak są robione. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radny Szczera się zgłasza, Zbigniew. Bardzo proszę. Ja jeszcze do pana Edwarda. Panie Edwardzie, jak tą sprawa wygląda mieszkańca Lidzbarskiej, pana HR? Tam miał pan chyba... Czyja? Pana Reinki. Aha. Więc tak, została wykonana kanalizacja deszczowa, przebudowana, trochę dobudowana, nazwijmy to, więc to już jest naprawdę drożne i jest zrobione, jest wykonane. I tyle. Dziękuję bardzo. Nie mam. Dziękuję. W związku z powyższym, że nie widzę więcej spraw, zamykam 60. sesję Rady Miasta. Dziękuję bardzo.